Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Ostatnio nasze poranne spotkania skupiają się wokół tego, że już 7 kwietnia trzeba będzie pójść do urn i zagłosować, wybrać swoich przedstawicieli w samorządzie. No i taki jeden z przedstawicieli siedzi dzisiaj właśnie w studiu. Aktualny burmistrz Piwnicznej Zdroju, ale także kandydat w wyścigu o drugą kadencję, Dariusz Choróżyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pani redaktor, witam szanownych mieszkańców Piwnicznej Zdroju, ale też wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska, Radia RDN Nowy Sąd. Dzień dobry. No właśnie, powiedzieliśmy, stara się pan o reelekcję. Jak wygląda w takim razie ta ostatnia prosta, bo chyba już tak możemy powiedzieć o tym miesiącu w zasadzie, który nam pozostał do wyborów. Spokojnie realizujemy te zadania, na które podpisaliśmy umowy. Wiemy, że proces przygotowawczy, projektowy, potem wykonawczy to czas. Niektórzy mieszkańcy są niecierpliwi, inni z kolei twierdzą, że o, wybory, wzięli się do roboty. Przypomnę tym mieszkańcom, którzy nie mają czasu głębiej spojrzeć na Piwniczną, że roboty w Piwnicznej trwają od pierwszego dnia tej kadencji. Zaczęliśmy od spłacania należności za wykonaną w poprzedniej kadencji kanalizację na Borownicach, szukać środków. Celowo mówię, bo ponieważ chciałem powiedzieć, że zaczynaliśmy od zadłużenia. W międzyczasie zaczęliśmy realizować projekt na Nakle, ten nasz największy projekt, na którym potem się pojawił fantastyczny festiwal biegowy. I tak krok po kroku, każdego dnia coś realizujemy, niezależnie od tego, jakie mamy finanse, a nie mamy ich duże, nie jesteśmy najbogatszą gminą, to pochwalę się, bo myślę, że czas też trochę na chwalenie się, ale na realne. Czyli pozyskaliśmy ponad 83 miliony złotych, które zainwestowaliśmy w gminę Piwniczną Zdrój. Oczywiście w te tematy, które najbardziej są potrzebne, czyli kanalizacje i drogi, ale też jesteśmy gminą turystyczną, więc również powstawały obiekty i infrastruktura turystyczna dedykowana dla turystów, ale z której też, jeśli tylko chcą, to korzystają mieszkańcy. Na przykład ścieżki pieszo-rowerowe służą nie tylko turystom, bo także mieszkańcom. Czyli inwestycje na kło, między innymi wśród tych inwestycji. No i powiedział tutaj pan o długu, który ma być mniejszy, ale wciąż bardzo wysoki. To zaczynaliśmy ponad 29 milionów, grubo ponad 29 milionów. Spłaciliśmy w tej kadencji również grubo ponad 8 milionów. Jeszcze zostało, ale to jest w materiałach inwestycyjnych, materiałach informacyjnych, które publikujemy co roku właśnie po to, żeby informować mieszkańców, jak wygląda faktycznie stan gminy. Bo tak jak mówię, oprócz tego, że inwestujemy, że realizujemy, również ponosimy ciężar spłaty długów. Gdyby nie to zadłużenie, gdyby na przykład nie to odsetki, pewnie moglibyśmy robić więcej, ale z drugiej strony też chcę wszystkim powiedzieć, że bez kredytowania no ciężko byłoby jakby inwestować, ponieważ no, gmina nie należy do najbogatszych. To już pan powiedział o tym, co właśnie się wydarzyło, co do tej pory. Myślę, że to takie lekkie podsumowanie tych 5 lat, bardzo lekkie, no bo ciężko w kilka minut to włożyć, ale zaczęliśmy od przygotowań. Jak te przygotowania wyglądają? Bo konkurencja nie śpi i jest coraz większa. Mówi się o kolejnych nazwiskach. W sumie 9 komitetów zostało zgłoszonych. Nie wiadomo, czy wszystkie oczywiście wystawią swoich kandydatów. To oczywiście też lokalne komitety. Do tego ogólnopolskie, takie jak na przykład partyjne, też mają szansę wystawić swoich kandydatów. Przed wejściem na antenę spekulowaliśmy, ile ich może być. Aż 6? Na pewno patrząc po nazwach komitetów, można spodziewać się, że przynajmniej tych 6 kandydatów będzie. Przy czym pani redaktor wie i wszyscy wiedzą, że warunkiem jest takim etapem zarejestrowanie przynajmniej 8, czyli taką większość kandydatów ze swojego komitetu. Koniec rejestracji mamy w przyszły poniedziałek na Kazimierza, czyli myślę, że we wtorek będzie już jasna sytuacja, będzie sygnał, ile tych ewentualnych kandydatów może być. Natomiast już ostateczna informacja wiadomo 14 marca. No tak, gmina Piwniczna jest specyficzna, charakterystyczna, ciekawa. My mamy taką reklamę zupełnie inną, która trwa cały czas. Nie będę wspominał historycznie, co już było. No ale właśnie, już w tej chwili myślę, że prym wiedziemy. Już będzie u nas 6 kandydatów, gdzie mamy po okolicach 4,
A nawet mamy tak, gdzie włodarze są w pojedynkę. Tak, no, 6 osób starających się o jeden fotel, no to można powiedzieć, że to jest duża konkurencja. Czym zamierza pan zwyciężyć? Panie redaktor, powiedziałem przed wejściem na antenę, mówię to wszystkim, w tej chwili zupełnie ze spokojem realizujemy to, co realizujemy. Twierdzę z pełnym przekonaniem, że 5 lat pracowaliśmy na to, żeby pokazać mieszkańcom, że ten zespół, który działa w gminie, on się sprawdza. To jest zespół na trudne czasy, bo powiem, że w tej kadencji przeszliśmy 2 lata COVID-u, przeszliśmy sytuację niepewną z tą wojną na Ukrainie, przeszliśmy sytuacje, które były narzucone, że tak powiem, centralnie, no jak na naszą małą gminę, które musieliśmy dźwignąć, czyli na przykład dotacje i dystrybucję na przykład węgla, czy dopłat różnych. To wszystko gmina zrealizowała. Powiem, bo zawsze, za każdym razem powtarzam, mam fantastyczny zespół w Urzędzie Miasta i Gminy, plus jednostki, które należą do gminy. I tych ludzi mamy naprawdę niewiele w porównaniu do innych sąsiadujących gmin. I przy takim małym zespole okrojonym dźwignęliśmy te wszystkie zadania i dlatego to też jest czas i moment na podziękowanie tym wszystkim, którzy mnie wspierali i którzy to ciężkie zadanie realizacji potrzeb mieszkańców realizowali. Program pewnie pełen poznamy kampanii za jakiś czas, bo to zazwyczaj się właśnie on pojawia w tych ostatnich tygodniach, więc jeszcze o szczegóły nie będę pytać, ale tutaj pan powiedział o tej współpracy, o tym, co było realizowane, że to jest ta karta przetargowa, tylko czy to wystarczy? Bo wiemy doskonale z historii, że Piwniczna jest jednak takim miejscem, które lubi zmiany. No pokazują to choćby referenda ogłaszane w zasadzie w każdej kadencji, też to, że raczej nie było burmistrza czy włodarza, który sprawował tutaj władzę przez 2 kadencje. Czym pan zamierza zaskoczyć w takim razie? Pani redaktor, nie dbam w tej chwili i nie walczę o siebie. Tak naprawdę moje działania są skupione... I co miałoby właśnie sprawić, że pan będzie tą odmianą tutaj? Moje działania są skupione na tym, żeby w tej chwili na następną kadencję wprowadzić... Od razu mówmy się, nie moich radnych, tylko odpowiedzialnych radnych, bo ja już mówiłem wielokrotnie. Oczywiście przychodziłem do samorządu, nie miałem tej świadomości, że należy mieć swój zespół. Już nie będę oceniał sąsiadów, którzy pokazali, jak to się robi. Natomiast myślałem, że i też to powiem, jako były handlowiec, myślałem, że będę umiał się dogadać z ludźmi. O ile ze zwykłymi, w cudzysłowie, mieszkańcami nie mam problemu, żeby się dogadać, o tyle były problemy, żeby się właśnie porozumieć z radnymi. I tutaj w tym momencie również jest ocena. Nie rozumiem pewnych radnych, którzy od początku założyli, że będą w opozycji. W opozycji do czego? Nie, bo nie. No takie trochę piwniczańskie. I niestety działalność każdego samorządu to jest też kalkulacja, tak? Bo to jest iluś radnych plus burmistrz, 1 czy 2. I potem jest głosowanie, czyli liczenie głosów, czyli jakby przekonanie przynajmniej połowy radnych do swoich racji. Jeżeli umawialiśmy się na pewne działania, pomimo, tak jak mówiłem, trudności, je realizowaliśmy, bo nie było takich zadań, których byśmy nie zrealizowali. A radni, którzy są beneficjentami tychże inwestycji, głosowali przeciwko. Możemy spojrzeć na głosowanie za budżetem, tak? Jeśli dane inwestycje znajdą się w budżecie, będę głosowała za. Potem mamy wynik głosowania, radna głosuje przeciwko, więc tutaj nie było linii porozumienia, tego nie rozumiem, to jest moją porażką, ale tak jak mówię, pracujemy dla ludzi, dla mieszkańców. Mogę wnioskować, że w takim razie ta kampania nie będzie typowo kampanią na burmistrza, tylko bardziej może promocją radnych, którzy mieliby wejść z pańskiego komitetu. Chciałby pan wprowadzić te większe grono? Moja kampania na pewno będzie się różniła od innych, inni muszą coś obiecywać, ja niczego nie muszę obiecywać, ponieważ już przedstawiłem mieszkańcom, że przez najbliższe 2 lata, czyli ten rok i następny, pracujemy na podpisanych już umowach. Pozyskaliśmy, może niektórych to denerwuje, w ramach Polskiego Ładu ostatniego 8 milionów złotych, ale też inne dofinansowania i te umowy zostały już podpisane i one będą realizowane. Dokładnie tak, pani redaktor, chciałbym promować odpowiedzialnych mieszkańców do Rady Miasta, bo bez współpracy obojętnie jakiego burmistrza w Piwnicznej Zdroju, bez współpracy z odpowiedzialnymi radnymi, będzie cały czas pod górę, będzie cały czas kulało.
i będzie tracił i samorząd, a przede wszystkim mieszkańcy. No to czekamy oczywiście na te daty, o których wcześniej wspominaliśmy. 4 marca dowiemy się, jacy kandydaci na radnych będą przedstawieni w Piwnicznej z pańskiego komitetu, ale także pozostałych. 14 wszyscy kandydaci na burmistrza. No i oczywiście 7 kwietnia pójdziemy do urn, żeby głosować. A jeszcze zostało nam kilka minut, więc powiedzmy o tych inwestycjach, które są realizowane. Widziałam ostatnio informację, że tężnia solenkowa w łazienkach mineralnych ma się pojawić i jest już nawet umowa na te inwestycje. Tężnia to jest jedno z wielkiego zadania. Już została wymieniona pergola, która była, powiedzmy, naruszona zębem czasu, drewniana. W tej chwili jest nowa, ładna i myślę, że dużo lepiej zabezpieczona. Porządkujemy teren wokół teren Parku Zdrojowego. Tutaj będą nowe nasadzenia. No a punktem centralnym będzie wymiana tego nieszczęsnego amfiteatru. Chociaż on jest fajny i mam nadzieję, że się jeszcze uda go wykorzystać, przynajmniej konstrukcyjnie. Natomiast w tym miejscu stanie nowa tężnia. Mam nadzieję, że to będzie taki element. Z jednej strony kiedyś były głosy, że taka tężnia w Ustrowisku by się przydała, więc te głosy zostały, że tak powiem, wysłuchane. Ale zaczęliśmy przecież, czy kontynuujemy może w innej części pracę na Kicarzu, czyli dalej te alejki, dalej infrastruktura. Jeszcze pojawi się parę elementów na Nakle. Będziemy w to Nakło inwestować. Myślę, że to jest super miejsce, które już się broni. To jest miejsce wypoczynku całych rodzin i piwniczańskich, ale też mamy dużo rejestracji, że tak powiem, zewnętrznych, nie tylko małopolskich. W to miejsce będziemy inwestować. W tej chwili powstaje doświetlenie tych miejsc, które nie były doświetlone. Na pewno zrobimy, żeby tam było bezpiecznie, czyli będą kamery, będą wiaty odpoczynkowe. No i będzie taki dosyć przyjemny pomost na tym mokradełku, które tam mamy. Dużo pan rejonów wymienił i dużo inwestycji, ale wyszliśmy od tężni solankowej, to proszę powiedzieć, kiedy, jakie są terminy i ta umowa oczywiście z wykonawcą już podpisana, czyli wchodzicie na teren? Umowa jest podpisana, mam nadzieję, że pogoda pozwoli, no ktoś powie, że w tej chwili jest pogoda, ale też w kwestii przygotowania pewnie elementów. Mam nadzieję, że zaraz pierwsze elementy tej tężni, a przynajmniej takie poszerzone prace już będą widoczne. Tak jak mówię, na przykład już w ramach tego widać, że powstały nowe schody przy pijalni. Także no, jedna firma wykonawcza, no wiadomo, że jakoś tam swój... Dla tych inwestycji, o których pan mówił. Wiadomo, że sobie harmonogram robót układa tak, żeby no tak jak i że tak powiem, jej pasuje logistycznie i tak dalej. Wiemy, że w tej chwili pewnie są problemy na przykład z pracownikami, więc każda firma jakoś tam sobie to układa. Ale ten rok to jest kwestia zrealizowania już zakończenia inwestycji. Tak. I tak samo będzie przy placach zabaw, bo widzę, że też ruszyliście. Place zabaw to jest drobniejszy temat, także to myślę, że to jest ewidentnie. Kwestia że to jest, miesięcy. Tak, pewnie. To jest kwestia jakiegoś nawet miesiąca, bo to potem odbiory. Kokuszka, Church, łazienki też, tak? Dokładnie tak. No i przecież nie wspomnieliśmy o basenach. Na razie trwają prace projektowe i jakby inwentaryzacja potrzeb, które należy tam wykonać. I też coś tam zainwestujemy, żeby była cieplejsza woda, ale generalnie przygotowujemy się do tego, żeby pozyskiwać środki i na taką totalną, kapitalną rewitalizację tego obiektu, który jest potrzebny i który chciałbym, żeby był całoroczny. No, mogłaby być to wizytówka, prawda? Miejscowości Uzdrowiskowej. Jedna z wizytówek na pewno. Więc co by się tam miało zmienić? Jaki to jest plan? Jaki to jest pomysł? W najbliższym momencie mówimy o tym, żeby była cieplejsza woda, czyli wymieniamy tą infrastrukturę hydrauliczną, czyli też solary, czyli panele fotowoltaiczne. Ale generalnie chodzi też o inne remonty, no i troszkę ząb czasu, i pewnie parę błędów, które niestety musimy poprawić, żeby ten basen funkcjonował i spełniał, konkurował z innymi basenami, bo jest ich coraz więcej. Słyszymy, że również Stary Sącz się przymierza, także na pewno musimy dać przynajmniej nie gorszą ofertę niż sąsiednie gminy. I to plan pewnie na przyszłą kadencję, ale jeszcze powiedzmy o jednej inwestycji, dosłownie 2 minutki, bo zapowiadał pan, że w budżecie na ten rok drogi w Kokuszce tutaj będą realizowane i że to spora inwestycja pod kątem finansowym także. I jaki to jest etap prac? Czy się przygotowujecie? Macie już projekty? Czy to jest kwestia projektowania i to jest i projektowanie realizacji? I za chwilę wykonawstwo, także to też jest ten rok. Kokuszka to też jest dokładnie ten rok. Ale co konkretnie będzie się działo? Tak, jakie naprawdę pieniądze? Powiedzmy więcej. Część drogi będzie z przebudową, ponieważ wiemy, że droga biegnie wzdłuż koryta rzeki, więc tutaj jakieś delikatne umocnienia. Natomiast na całej długości Kokuszki będzie
wymieniona nawierzchnia. Mhm. Także no, różne elementy. Trudno w tej chwili o szczegółach mówić, bo mamy mało czasu. Były spotkania z mieszkańcami. Jeśli ktoś też jest zainteresowany, jak to będzie w tej kukuszce wyglądało, to również będą spotkania i będziemy informowali. Na pewno nie będzie temat łatwy, ponieważ i zbliżenie budynków, i no, tak jak powiedziałem, w gminie Piwniczna wszędzie jest ciasno. Jakąkolwiek inwestycję byśmy robili, no to jest porozumienie oprócz tych zewnętrznych, na przykład Wody Polskie, czy sieci elektryczne, energetyczne, to jeszcze przecież mieszkańcy i tak dalej. Także... I to też się uda zrealizować w tym roku? To jeszcze tak na sam koniec? Powiem tak, umowy są podpisane, nie zakładam, że będą jakieś przedłużenia i umowy muszą być z obu stron, że tak powiem, pilnowane, realizowane. A może tak pozytywnie powiedzmy, że już kończymy, tak naprawdę już kończymy termomodernizację szkoły, gdzie jest pełna, głęboka termomodernizacja, pompy ciepła, wymieniona stolarka okienna drzwiowa, nowa elewacja zupełnie. A powiem, że dodatkowo na przykład wzięliśmy się za piwnice, które są niemałe w tej szkole i one zostały osuszone, zmodernizowane. Także tam dużo się dzieje. Mm. Burmistrz Piwnicznej Zdroju Dariusz Choróżyk był moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani redaktor. Zapraszam wszystkich. Również Piwnicznej już wiosna. Pierwsze oznaki wiosny również Piwnicznej. Ale bocianów nie ma? Przeleciał. A, proszę bardzo. No to mamy drugiego bociana w regionie. Mamy. Nawet nie wiedzieliśmy o tym. Ale to gdzie się osiedlił? To jeszcze tak jednym zdaniem. On jest tam zaraz z tyłu za blokami. Myślę, że to jest ten nasz blokowy, który znalazł inne miejsce trochę dalej. Ale tam w okolicach, dokładnie tam z tyłu wrocia. To gdyby ktoś chciał zobaczyć pierwszego bociana w Nasądecczyźnie, zapraszamy do Piwnicznej Zdroju. Dziękuję bardzo za spotkanie. Przypomnę, burmistrz Piwnicznej Dariusz Choróżyk był moim gościem. Życzę wszystkim dobrego dnia.